wielce Państwo, a także Wy, dzieci i uczniowie tej szkoły, którą dzisiaj mam zaszczyt być gościem i z tego ogromnie się cieszę. Chciałbym powiedzieć, że reprezentuję tutaj w tej chwili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie imienia Jana Amosa Komeńskiego, wielkiego, wspaniałego pedagoga, do którego bardzo idę i bardzo często się sam odwołuję, a jestem dyrektorem Instytutu Pedagogicznego, a więc Instytutu, który kształci nauczycieli. Ja powiem tylko kilka słów, nie chcę Państwa zanudzać tutaj w tym Boże, ale chcę powiedzieć, że my w Instytucie Pedagogicznym, kształcąc nauczycieli, głównie z szczebla początkowego, stawialiśmy przed pytaniem, jak mamy tych nauczycieli kształcić, do czego mamy ich kształcić. Czy mamy ich kształcić do takiej szkoły, jaka teraz jest, czy mamy ich kształcić do takiej szkoły, która powinna być, która dopiero się staje, której chcielibyśmy, aby była szkoły przyszłości. Postanowiliśmy postawić na to drugie. Postanowiliśmy właśnie naszych nauczycieli przysposabiać, przygotowywać do pracy w szkole, która jest szkołą, można powiedzieć, naszych marzeń, ale przede wszystkim szkołą marzeń uczniów. Bo szkoła prawdziwie humanistyczna to jest taka szkoła, która liczy się z uczniem, która ucznia przede wszystkim bierze pod uwagę i troszczy się o to, aby jego we właściwy sposób przygotować do życia, ale właśnie tak, jak mówi tutaj to hasło, żeby to, co uczeń robi, przynosiło mu radość, a nie żeby było udręką. Niestety można powiedzieć, że my wszyscy dorośli mamy ze sobą bardziej właśnie szkołę, która była więcej udręką niż radością. Często w szkołach doznawaliśmy i do dziś zresztą pozostaje to, że na przykład uczniowie boją się szkoły, że chodzą do szkoły z niechęcią, że w szkole panuje dryl, że w szkole panuje pamięciowe uczenie się, prawda, które dla ucznia jest szczególnie lękające, że ta szkoła nie uwzględnia tego, że każdy uczeń jest inny, że każde dziecko jest w ogóle inne i że właśnie nie wszystkie dzieci powinny się rozwijać tak samo, tylko każde dziecko powinno się rozwijać własną drogą rozwoju. Otóż szkoła musi to wszystko uwzględniać. Szkoła musi być, można powiedzieć, dzisiaj zupełnie inna niż właśnie ona była dotąd. Proszę Państwa, sam fakt, że tak wielu nauczycieli i że tak wielu rodziców w Polsce nie chce posyłać sześciolatków do szkoły, powinien nam coś mówić. Jak to jest, prawda? Zawsze właściwie rodzice dotąd marzyli o tym, żeby dziecko posyłać do szkoły. Im wcześniej, tym lepiej. A tymczasem tutaj rodzice biegają od jednej poradni do drugiej, aby uzyskać zaświadczenie, że dziecko nie jest jeszcze dojrzałe do nauki szkolnej i żeby, broń Boże, nie zaczynało edukacji właśnie od lat 6, podczas kiedy na całym świecie się to dzieje. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że rodzice doskonale rozumieją, dostrzegają różnice między na przykład przedszkolem a szkołą. W przedszkolu ten wychowawca jest bliski dziecku, troszczy się o to dziecko, zapewnia temu dziecku pełną opiekę i pobyt, prawda? Troszczy się nim jako dzieckiem, jako całością, nie przez pryzmat jakiegoś tam przedmiotu, tylko całościowo bierze to dziecko. Tymczasem oto rodzice stają wobec perspektywy, że mają posłać to dziecko do szkoły, w której spędzi ono dziennie 3-4 godziny, a potem do świetlicy, prawda? I w świetlicy ma się dzieci czekać na przejście rodziców. Otóż to jest dla rodziców trudne do przyjęcia. I dziwię się, że urzędnicy, ministrowie nie dostrzegają właśnie tego. Starają się szkołę upiększać, prawda, wyposażać w lepsze ubikacje przystosowane do wzrostu dziecka i tak dalej. Natomiast nie troszczą się o to, że to dziecko ma radośnie w szkole spędzać czas pod opieką. I że to jest najważniejsze, a nie właśnie wyposażenie. Otóż my nie chcemy takiej szkoły. My postanowiliśmy przygotowywać nauczycieli naszych do szkoły, która będzie spełniać następujące warunki, tak krótko je wymienię. Pierwsza i zasadnicza, najważniejsza sprawa to jest taka. Dziecko w szkole musi się czuć dobrze.
Dziecko w szkole musi, dziecko musi chodzić z radością do szkoły. Dziecko musi cieszyć się tym, że jest w szkole. Życie szkoły musi dziecko pociągać, a nie odstraszać. I to jest pierwsza zasadnicza sprawa. Druga sprawa to jest właśnie taka. Szkoła powinna w dzieciach nie tyle dzieciom przyswajać samą wiedzę. Dzisiaj wiedza jest przechowywana w komputerach i nie trzeba jej wykuwać na pamięć. Najważniejsze jest, żeby człowiek, młody człowiek, uczył się przede wszystkim, można powiedzieć, wynosił ze szkoły zamiłowanie do nauki, zamiłowanie do uczenia się, zamiłowanie do książki, radość z własnego rozwoju, prawda? To jest tutaj szczególnie ważne. My obserwujemy, w całym społeczeństwie obserwujemy właśnie takie zjawisko, które jest, można powiedzieć, sprzeczne w ogóle z duchem czasu, w jakim żyjemy. Mianowicie zjawisko takie, że ludzie po ukończeniu szkoły już się nie uczą. Nie uczą się przede wszystkim, znaczy zdobywają dyplomy, to tak, ale zdobywanie dyplomów nie zawsze jest tożsame z uczeniem się. Uczenie się to jest po prostu wzbogacanie siebie. To jest stawianie sobie zadań przede wszystkim. To jest własny, osobisty rozwój. Otóż dzieci czasami odkrywamy to, uczą się przedmiotu, ale zarazem uczą się nie lubić tego przedmiotu. Uczą się uczyć, ale zarazem tego, jak nie przyjemna jest sama nauka. Tymczasem współcześnie możemy powiedzieć, i to kieruję tutaj do właśnie naszej młodzieży, że w dzisiejszym społeczeństwie całe życie trzeba się uczyć. Nieustannie musimy wzbogacać nasze umiejętności, naszą wiedzę, nasze różne właśnie kompetencje i tak dalej. I to nas po prostu czeka. Dzisiaj powiada się, że jeżeli ktoś jest w zawodzie i przez 4-5 lat nie zdobędzie nowej wiedzy, to staje się niezdolny do spełniania tego zawodu. Po prostu wypada. Więc dzisiaj po prostu potrzeba uczenia się własnego osobistego rozwoju jest strasznie ważna. Tymczasem my tego w szkołach często nie kształtujemy. Zastępujemy to wykuwaniem, uczeniem się rozwiązywania testów, testowania opanowała w ogóle do szaleństwa, prawda, całą szkołę. Natomiast szkoła nie rozwija po prostu wszechstronnie człowieka. I tu następna sprawa, znowu, którą chciałbym Państwu wszystko zasygnalizować, ale zarazem swój negatywny stosunek do pewnych zjawisk. Mianowicie szkoła właściwie ucznia ujednolica, podczas kiedy każdy uczeń ma odrębną, można powiedzieć, osobowość, odrębne cechy. I właściwie potrzebna nam dzisiaj szkoła, która bardziej rozwija ucznia w tym, rozwija jego osobiste uzdolnienia, jego osobiste pasje. Tu jest powiedziane, rób to, co przynosi ci radość. Otóż właśnie, rozwój polega na tym, że trzeba robić to, czym się pasjonujemy. Szkoła powinna te pasje w dziecku rozwijać. Każdy uczeń powinien odkrywać coś, co jest zadatkiem jego przyszłości, zapowiedzią jego przyszłości, jego dalszego rozwoju. Tymczasem szkoła tego nie robi, niestety. Dla szkoły właściwie uczeń jest każdy taki sam. Wyrazem tego jest to, co ja tak okropnie zwalczam i z czego się właściwie naśmiewam na dobrą sprawę. Mianowicie tak zwany dyplom wzorowego ucznia. Co właściwie mówi nam dyplom wzorowego ucznia, czy świadectwo wzorowego ucznia o samym uczniu? Tylko tyle, że był pilny. I tylko tyle. Natomiast jakie on ma pasje, jakie on ma zainteresowania, w czym on mógłby być dobry, w czym on celuje, prawda? Tego nam takie świadectwo nie mówi. Świadectwo uśrednia ucznia, a nie wydobywa jego indywidualne cechy. Wyobraźmy sobie, że coś takiego dzieje się na przykład w sferze zdrowia i że wydajemy świadectwo zdrowia, prawda? I wydajemy też świadectwo zdrowia na takiej zasadzie, że zdrowie jest dobre. Ten osobnik ma oto dobre zdrowie. Ale to, że on ma świetne serca, natomiast
na nas proch, na nas nie domagają leki, to już tego już nam ślepo nie powie. Otóż lekarz odrzuciłby takie ślepo zdrowie, które tak ogólnie uśrednia wszystko, tak ogólnie to on jest dobry. Prawda? Otóż, a o uczniu to tak można, że tak ogólnie to on jest dobry. Szkoła powinna odkrywać w uczniu te właśnie pasje, te właśnie uzdolnienia. Na przykład od dawna propaguje to, żeby na końcu roku szkolnego uczniowie otrzymywali świadectwa mistrza przedmiotu, albo nawet mistrza jakiejś specjalności. Umiesz coś świetnie, umiesz coś w szczególny sposób. I to się docenia. W tym, po tym względem jesteś właśnie bardzo, bardzo ważny. To jest twoja przyszłość. To jest twoja przyszłość. Od dawna już, no teraz powiem coś, czego właśnie wobec młodzieży tutaj nie bardzo powinienem powiedzieć. Mianowicie to, że niestety właśnie tak zwani uczniowie piątkowi, prawda, i wzorowi nie zdają egzaminów w życiu, nie wyróżniają się w życiu. Najwięksi twórcy ludzkości, także w naszym życiu, wcale nie byli dobrymi uczniami, tylko byli pasjonatami, a to jest coś zupełnie innego. Szkoła musi kształtować pasjonatów, musi rozbudzać uczniów właśnie te zajmowania. Jeżeli o tym wszystkim mówię, to dlatego, proszę Państwa, że szukamy szkoły, w której to się już dzieje, która odchodzi od schematu, która usiłuje być szkołą radosną dla dziecka, dostrzegającą jego indywidualne możliwości, jego rozwój, rozbudzającą jego pasję, jego zainteresowania, kształtującą radość uczenia się, a nie właśnie grożącą ciągle klasówką, sprawdzianem, prawda? Uczeń chodzi z duszą na ramieniu. Najrozmaitsze badania wykazują, jak stresogenna jest bardzo często szkoła. My chcielibyśmy bardzo, żeby w szkole uczeń przeżywał stresy, ale jakie stresy? Stresy tak zwane wyzwaniowe, polegające na tym, że on sam ma ambicje, że on sam sobie stawia jakieś zadania, że on sam chce się sprawdzić, a nie, że go ciągle sprawdzają, ciągle go kontrolują, ciągle go przeegzaminowują na wszystkie możliwe sposoby. Ja mam takie przeświadczenie z tego, co dotąd wiem, że ta szkoła jest właśnie taką szkołą, w której próbuje się takie rzeczy robić. Znaleźliśmy z panem dyrektorem tutaj wspólny język. Myślę, że nasi studenci mogą tutaj się wiele nauczyć, mogą zobaczyć szkołę, którą sami powinni tworzyć, w której chcieliby pracować i która będzie właśnie przede wszystkim spełniała te ideały, o których tutaj mówiłem. I dlatego wyrażam taką serdeczną radość i wdzięczność, że właśnie znajdujemy w tej szkole miłą gościnę, że nasi studenci będą tutaj mieli możliwość przychodzenia i przyglądania się temu, jak funkcjonuje szkoła, która właśnie te ideały ma na względzie. Myślę, że to nam wszystkim powinno właśnie przyświecać. Szkoła jest na pewno wspólnym dziełem. Zresztą, nawiązując do idei Komeńskiego, powiedziałbym, że szkoła jest pewną wspólnotą uczniów i nauczycieli, a teraz jeszcze bym posunął się dalej i powiedział, wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła musi być właśnie taką wspólnotą, w której wszyscy się rozumieją, wszyscy się nawzajem wspierają, wszyscy akceptują te same ideały i nikt nie czuje się zagrożony, nikt nie czuje się dociśnięty, prawda, wymaganiami formalnymi pod kontrolą, tylko każdy daje z siebie to, co może. Otóż takiej szkoły nam potrzeba. I cieszę się bardzo, że ta szkoła, w której teraz jestem gościem, ku temu aspiruje, ku temu dąży. Chcielibyśmy naszych studentów ideami, jakie panują w tej szkole, zarazić. Dlatego bardzo dziękuję, że zostałem tutaj zaproszony i do obecności w tej uroczystości dzisiejszej, jak i do właśnie współpracy, którą tak sobie właśnie cenimy, po której sobie tu z panem dyrektorem bardzo wiele obiecuję. Dziękuję Państwu bardzo.